Czy wiesz, że da się złagodzić ból w dolnej części pleców, a nawet całkowicie go zneutralizować? Zatem do dzieła! Zaczniemy od rozgrzewki w formie podstawowego przyciągania kolan do klatki piersiowej. Dzięki niej uda się zredukować napięcie. Połóż się na plecach i przyciągnij rękoma prawe kolano do klatki piersiowej. Napnij mięśnie brzucha, wciskając jednocześnie kręgosłup w podłoże. Wytrzymaj w tej pozycji 5 sekund i opuść nogę. Teraz w ten sam sposób unieś lewą kończynę. Wykonaj 3 powtórzenia dla każdej strony. Następnym ćwiczeniem będą przysiady przy ścianie. To obowiązkowa sekwencja ruchów, jeśli spędzasz dużo czasu przy biurku lub na kanapie. Stań krok od ściany. Odchyl się do tyłu, opierając na niej cały kręgosłup. Powoli zacznij zginać kolana. Pamiętaj, aby docisnąć plecy do ściany. Pozostań w tej pozycji i policz do 10. Następnie, wolno i ostrożnie, wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 10 powtórzeń. Przejdźmy teraz do psa z głową w górze. Jeśli bardzo bolą Cię plecy, lepiej pomiń tę pozycję. Ale jeśli to tylko sporadyczna dolegliwość, prezentowane ćwiczenie pomoże Ci skutecznie wzmocnić mięśnie pleców, co korzystnie wpłynie na prawidłową sylwetkę. Połóż się, przyciskając dłonie do podłogi na wysokości środkowych żeber. Unieś klatkę piersiową, angażując mięśnie. Następnie oderwij biodra, kolana i nogi od podłogi, a stopy dociśnij do podłoża. Odciągnij łopatki do tyłu i skieruj je do dołu, jeszcze bardziej się naprężając. Weź 5 oddechów, a następnie wróć do pozycji początkowej. Spróbuj wykonać 5 powtórzeń. Jeśli obawiasz się kontuzji, możesz najpierw poćwiczyć w ten sposób na krześle. Oprzyj ręce o krawędź krzesła i wypnij klatkę piersiową tak, jak w sesji podłogowej. Nie zginaj rąk w łokciach. Przechodzimy do ćwiczenia ptak-pies. Dolna część pleców pozostaje nieruchoma. Unosimy ramiona i nogi. Uklęknij na czworakach i ściągnij mięśnie brzucha. Podnieś jedną nogę na wysokość bioder i wyprostuj ją za sobą. Teraz wyciągnij przeciwległe ramię przed siebie. Wytrzymaj tak 5 sekund. Następnie zrób to samo, unosząc drugą nogę i rękę. Postaraj się wykonać 12 powtórzeń dla każdej strony. Jeśli to ćwiczenie jest dla Ciebie zbyt proste, spróbuj utrzymać pozycję dłużej. Kolejna zwierzęca kombinacja. Kot, krowa. Dzięki niej zwiększysz elastyczność pleców i złagodzisz niepożądane napięcie w dolnej ich części. Uklęknij na czworakach z kolanami rozstawionymi na szerokość bioder. Przyciągnij pępek do kręgosłupa. Fiu, fiu! I opuść głowę. To jest kot. Zostań w tej pozycji przez 5 sekund. Poczuj przyjemne rozciąganie w dolnych partiach pleców. Teraz wróć do ustawienia wyjściowego. Podnieś głowę i opuść brzuch. Rozciągaj kręgosłup. Nie garb się. Gratulacje, jesteś krową. Bez obrazy. Wytrzymaj tak 5 sekund. Powtórz tę sekwencję jeszcze 15 razy. Przy pozycji krowy rób wdech, a będąc kotem, wydech. Dobra, opuszczamy świat zwierząt. Czas na mostek. Połóż się na plecach z uniesionymi kolanami i stopami spoczywającymi płasko na podłodze. Plecy mogą pozostać lekko wygięte. Nie ma konieczności, by były zupełnie proste. Wciśnij plecy w podłogę, napnij mięśnie brzucha i unieś biodra. Ciało powinno tworzyć linię prostą. Wytrzymaj tak 10 sekund. Spróbuj wykonać 5 powtórzeń. A teraz będziemy robić brzuszki częściowe. Pomiń to ćwiczenie, jeśli bolą Cię dziś plecy. A jeśli nie, to przygotuj się na niezły wycisk. Połóż się na plecach, tak jak do pozycji mostka. Możesz podeprzeć tył głowy dłońmi. Napnij mięśnie brzucha i powoli unieś ramiona. Stopy i dolna część pleców powinny leżeć na macie. Dźwignij ciało do góry, zatrzymaj się i wróć na podłogę. Zrobisz 10 powtórzeń? Na pewno dasz radę. Dobrze, po tym ćwiczeniu przyda się chwila przerwy. Weź ręcznik lub koc i zwiń go w rulon. Dajmy nieco wytchnienia mięśniom brzucha. Będzie przyjemnie. Połóż się na zwiniętym ręczniku twarzą do dołu, tak by rulon znajdował się pod biodrami. Jeśli chcesz, możesz położyć głowę na dowolnym boku. Po prostu się zrelaksuj. Po kilku minutach poczujesz, jak napięcie znika. Pozostań na brzuchu i zostaw zwinięty ręcznik pod biodrami. Teraz pora na rozciąganie pleców. Wyciągnij ręce wzdłuż ciała z dłońmi skierowanymi do wewnątrz. Unieś klatkę, ramiona i głowę, wytrzymując tak kilka sekund. Potem połóż się i odpręż. Wolisz trudniejszą wersję? Dźwignij do góry też nogi.
przechodzimy do unoszenia nóg w pozycji leżącej na boku. Trochę długa nazwa. Połóż się na boku przy ścianie. Przyciśnij do niej plecy i nogę, która znajduje się na górze, a dolną trzymaj wyprostowaną na podłodze. Staraj się nie wypychać bioder do przodu. Napnij mięśnie tułowia. Powoli podnoś i opuszczaj górną kończynę. Wykonaj 10 powtórzeń, a potem zmień bok i wykonaj ćwiczenie dla drugiej nogi. Aby nieco ochłonąć i ustabilizować mięśnie tułowia, nasz trening zakończymy kilkoma skrętami dolnej części pleców. Połóż się na podłodze głową do sufitu i rozłóż ręce na boki. Zegnij nogi w kolanach i powoli połóż je po jednej stronie ciała, a głowę skieruj w przeciwnym kierunku. Wytrzymaj 10 sekund, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Przełóż kolana na drugą stronę. Wykonaj 3 powtórzenia w obu konfiguracjach. Weź głęboki oddech, zrelaksuj się i uśmiechnij. Ten zestaw ćwiczeń idealnie wpływa na dolną część pleców. Pomaga nawet zapobiegać kontuzjom, wzmacniając plecy i poprawiając ich elastyczność. Jeśli podczas wykonywania tego treningu poczujesz, że ból się nasila, natychmiast przerwij sesję i udaj się do lekarza. Są też takie ćwiczenia, których nigdy, przenigdy nie powinieneś wykonywać, jeśli doskwiera ci ból w dolnych partiach pleców. Standardowe przysiady również wywierają zbyt duży nacisk na dyski kręgosłupa. Lepiej wybrać brzuszki częściowe, które dziś pokazywałem. Klasyczne unoszenie nóg też raczej odpada. Podniesienie obu nóg w pozycji leżącej na plecach to spore obciążenie dla kręgosłupa. Wybierz opcję unoszenia nóg na boku, tak jak robiliśmy to wcześniej. Zupełnie wystarczy. Twoje plecy będą ci naprawdę wdzięczne, gdy będziesz nosił jak najwygodniejsze buty, szczególnie jeśli nie zdejmujesz ich przez cały dzień. Grzbiet nie lubi się garbić i zdecydowanie woli wyprostowaną sylwetkę. Przed podjęciem każdej aktywności fizycznej pamiętaj o rozgrzewce i nie podnoś przedmiotów, które wydają się zbyt ciężkie. Zamiast dźwigania plecaka wybierz walizkę na kółkach lub choćby teczkę. Dopilnuj, aby wszystkie powierzchnie, których używasz na co dzień, były na odpowiedniej wysokości. Nie powinieneś się schylać, żeby z nich korzystać. Jeśli wykonujesz zawód chirurga lub pielęgniarki, kierowcy autobusu, budowlańca, rolnika, jesteś członkiem załogi lotniczej, strażakiem, policjantem, dozorcą lub zajmujesz się czymkolwiek, co wymaga dużo ciągnięcia, podnoszenia i skręcania, zachowaj ostrożność i bądź aktywny. Możesz chodzić w weekend na aerobik. Zajęcia jogi lub pilatesu z pewnością wzmocnią mięśnie i poprawią ich elastyczność.